No, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj, słuchajcie, konkurs. Chciałbym ogłosić konkurs na za tydzień w sumie, na przyszły weekend. Chodzi o to, mianowicie tak, konkurs ma polegać na tym, może ktoś już ma z was zrobione, a może nie. Chodzi mianowicie o mały wzmacniacz, znaczy wzmacniacz, ale piecyk do gitary. Ja tutaj sobie już zacząłem coś tutaj modzić, taką skrzynię, ale to mało ważne. Słuchajcie, taką skrzynię już tutaj mam, tutaj będą dwa głośniki, znaczy jeden będzie tutaj, drugi będzie wyżej, jeszcze przedniej ścianki nie ma, tylnej ścianki nie ma. Dwa akumulatory tutaj z tyłu będą wchodzić, dwa tego typu, mogą być lejonki. Słuchajcie, właśnie chodzi o wykonanie takiego pieca audio do wokalu i do gitary. On ma mieć wejście, może już macie coś takiego zrobione, może ktoś już wcześniej coś takiego robił. Jest na to tydzień, dosłownie. Tutaj już mam gwizdek i mam głośnik. Nagrodę w konkursie na zamianę z takim piecem będę oceniał w ten sposób: poziom hałasu, który on generuje. Nie chodzi mi o dużej mocy, nie musi być dużej mocy. Czas na baterii grania, właśnie to zależne jest od mocy. I tak sobie myślałem, że będę go sobie robił na jakichś GML-ach. Albo w klasie D. Też może być w klasie D. Chodzi o to, żeby to było głośne, małe. Znaczy, no to akurat nie jest małe. No w sumie nie będzie małe. I teraz tak, co chciałem powiedzieć. Jejku, jak zwykle gmatwam. Do wygrania na zamianę będzie ten Piratron. Ci, którzy szczerze oglądają mój kanał, to wiedzą, co to za maszyna. Jest to końcówka mocy 2x200 W, przy 8 ohmach, przy 4 ma dużo więcej. Kilowatowy ma transformator. Czyli kilowat, a tutaj chodzi o stworzenie piecyka. Nie musi być kupny, bo te kupne, ja wiem, co to jest. No niby to dobrze pracuje, ale z wokalem mają kłopot, bo do wokalu jest potrzebny troszeczkę większy bas i dobry środek. I teraz tak, to nie wiem, może macie jakieś pomysły. Chodzi o to, że na głośnikach dynamicznych może to być. Może być na głośnikach basowym, ale do tego jeszcze trzeba będzie środkowe pasmo dorobić, oprócz sopranu. Ma przynosić dobrze gitarę i wokal. Ma być niezależne, czyli mobilne. Dużo nie może też dużo ważyć, nie? Ale jeśli nawet i będzie ta waga, to też nie szkodzi. Damy radę. Po prostu te lekkie dobrze nie zagrają, nie? Ja tutaj na przykład bas będę nadrabiał skrzynią, no, gruba ścianka i głęboka skrzynia, no, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. A moc chcę nadrobić tubą, po prostu będzie wydech, nie? Będzie tutaj, będzie ścianka zamknięta, to będzie bas refleks duży. No i to by było tyle. Chciałbym ogłosić taki mały konkurs. Na zamianę za taki piecyk jest oczywiście ten, który wygra. Jest ten wzmacniacz. On ma i aktywną wentylację, czyli ma dwa wentylatory. Zresztą ci, co oglądali wcześniejsze filmy z Piratrona, live'y to były, o kurczę, to tego nie ma nawet na YouTube chyba, to wiedzą, co w nim siedzi, no. Dobra końcowa na dyskoteki, jakby nie było, no. Przy 4 ohmach, jak się podłączy 4 kolumny po 8 ohm, no to ma sporo moc, no. 800 watów, jak nic weźmie z gniazdka, 220 albo i więcej, nie? No i dobra, to by było na tyle. Słuchajcie, ja pozdrawiam, czekam na propozycje. Aha, i teraz tak, możecie zamieszczać filmy z tych swoich piecyków na YouTube, na kanale i podawać linki na albo u mnie w opisie pod tym filmem, pod filmem konkurs,
albo po prostu filmy przysyłać na maila piracze22@wp.pl. Ale to jeśli będą takie dosyć spore filmy, to chodzi o wykonanie i o... No i czas jest do przyszłego weekendu, czyli tak w sumie do soboty. Zostało 8 do 14, do godziny 9 rano. No, 14 będziemy w Giżycku, także dobrze by było, żeby już to było. A jeśli nie będzie, to też się obejdzie, bo jeszcze mam dwa takie kupne, kurczę, takie małe picyki, ale to te picyki to... Gitarę to przenosi jakoś tak trochę, to może i brzmi, ale z wokalem jest kłopot. Także ja pozdrawiam. To by było na tyle. Zapraszam do działania, że tak powiem. Może komuś wpadnie niezła końcowa mocy. Piratron wpadnie. A jeśli się nie wyrobicie w tym czasie, bo ja wiem, że to jest mało czasu, ja już tutaj mam w sumie tam, jak mówiłem, te dwa zestawy, to konkurs prawdopodobnie się przedłuży jeszcze o jeden tydzień maksymalnie, także ja czekam na jakieś propozycje. No zobaczymy. Może już macie, może już ktoś ma coś takiego złożonego. To nie musi być wielka moc, tylko chodzi o to, żeby to robiło naprawdę niezły hałas, nie? Jeśli chodzi o wokal. To musi po prostu zagrać. To nie może być takie płytkie, że tak powiem, no. Pozdrawiam. Dobra, dosyć.